Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Nie zabraknie historii o porno. Dzień dobry Borys. Dzień dobry Remigiusz. Plik, jak powinniście Państwo... Nie plik, tylko blik. Wymyśliłem takie hasło, że blik to jest operator płatności, który umożliwia płatności. To jest tylko jedna rzecz, która jest w stanie konkurować z Wiedźminem na Netflixie. Znaczy teraz już więcej, ale w ramach takiego żartu i też pochodzi od polskiego pisarza. Czyli uwaga, 365 dni. Ale to tak, to my nie wiemy. To jest nasze oficjalne stanowisko. Że nie wiemy. Tak. I ja jestem zadowolony z tego serialu. On dobrze mi się wpisuje w te książki, które czytałem. No ja tak ale średnio. Cyberpunk jest... To mamy inne. Wiem, że napatrzyłeś się na tego Henry'ego Cavilla, jak składał ten wiesz komputer. Co, nie chodzi, że Browski też był fajnym Wiedźminem. To jest w ogóle świetna postać. Wszyscy, którzy zrobili złe reklamy, tak zawsze potem mówią, specjalnie co zrobiliśmy, żeby tutaj... A my to mówimy przed faktem. Remigiusz, proszę cię, opowiedz mi o tym, jak się zbłaźniłeś w internecie. Z wielką nieprzyjemnością ci o tym opowiem. Mam problem z podpinaniem karty kredytowej do jakiegokolwiek konta. Ja za każdym razem miałem bardzo duże problemy z taką płatnością. Nie dlatego, że mnie od razu ograbiano. Natomiast, jeżeli macie dzieci i macie do usług internetowych podpiętą kartę kredytową, więc nieraz mi się zdarzyło, że mój syn, oczywiście powinienem się nauczyć po pierwszym razie, ale obiecał, że nie. Co ty masz na koszulce? Tego takiego, co śpiewał. A Henryk, 1970, mówię, kurde, jakaś koszulka po tacie, czy coś. Tak. Grałeś w to? Nie, w Wilkołaka? No. To już to jest takie w grywalnej wersji? No jak ładnie uśmiechniesz do mnie, to ci załatwię. Już ładnie nie potrafię. You so fucking precious when you smile. Dobrze, to ja pochwalę się. Mówiłem o tym już parę razy, ja tłumaczyłem podręcznik Gurpsa. Oczywiście tylko dla takiego lokalnego podwórkowego grona, ale jednak, nie? Jakiś wysiłek włożyłem w te. Ja nawet nie wiem, co to jest, ale fajnie. Kamil napisał. Jak byłem w Litzbazie, czyli Litzbaza to jest, liceum to jest? Jak to po boomersku powiedzieć? Liceum chyba, nie? Chyba tak. Jak byłem na Litzbazie na fizyce, zadzwoniła do mnie mama i zaczęła na mnie krzyczeć, że mam jej przestać wysyłać pornosy. To jest w ogóle achievement. Wysłać matce pornosa. Jakby... Wiesz, ta matka w ogóle, wiesz, to mnie zaskakuje w tej historii, że ta matka nie zadzwoniła z pytaniem, czemu ty wysyłasz pornosy, tylko przestań mi wysyłać w takich dużych ilościach. Ale wiesz, pytanie, czy to było, przestań mi znowu wysyłać. Bo u mnie niewiele słychać faktycznie. Muszę jakby sprostować nasz odcinek o Jarosławie Kuźniarze i jego... Jezus, myślałem, że o Kaczyńskim mówię, kiedy my żeśmy nagrali, ale nie, no dobrze. Uruchomiła swoją kryptowalutę. Token Piłej będzie wykorzystywany do rozliczenia. Piłeś? Nie piłem. Jeżeli chcą się rozliczać w mydłach, w masłach albo w czekoladach, jak ktoś się na to zgodzi, no to okej. Okay, ja w mydłach, bo w czekoladach. Dlaczego w mydłach? Ja bym na przykład w Nutelli przyjął następną współpracę. Rozliczamy w Nutelli. To chyba z Nutellą musiałbyś współpracować. Zgodnie z pana deklaracją, tutaj proszę paleta Nutella. Potem Remigiusz tak. Ja mówię tak, Remigiusz, odsuń tą kamerę, bo nie mieścisz się w kamerze. Hurtowo to chyba się już sprzedaje w wiadrach, wiesz, ten Nutella. Dzień dobry, witamy państwa. Podcastów jest za mało. Na ciebie też krzyczało, bo słyszałem, że ostatnio jesteś streamerem takim partnerskim. Tak. Bo i byłem w ogóle z chłopakami na kawce i sobie pogadaliśmy trochę o rynku podcastów. Nie dość, że ich szkalował, to jeszcze cię na kawkę zaprosili. Kurde, co za życie. Zapłaciłem. Bo Badura to jest taki człowiek, zresztą, kurde, bardzo wysoki. To... to dlatego, który nam jednak... Kuźniar Media. Wielu z nas zna go z tego, że przycebulił w USA 5 lat temu i zrobiła się z tego bardzo gruba afera. Powiedział, że ma świetny patent na oszczędzanie w USA, czyli kupujesz na przykład dla dziecka, bo tam chodziło o dziecko, kupujesz jakiś tam fotelik, jakieś rzeczy dla dziecka w Walmartie, po dwóch tygodniach jak wracasz, to oddajesz i nie płacisz. Trochę go za to szanuję, nie będę
był. Ale muszę powiedzieć, że gdybym ja taką historię opowiedział o sobie, swojemu tacie, to bym mnie wydziedziczył i wyrzucił z domu natychmiast. Tak, zrobiłem pysznego pad thaja. Próbowałem już kilka razy. Pad thaj to jest taki... Patataj? Tak, to jest patataj. To ja poproszę o przepis, bo to możesz go na grupie umieścić, bo to pewnie nie tylko ja będę chciał skorzystać. Nie wiem. Nie chcesz zdradzać? Tak? Przyjdą eksperci, cię nakrzyczą. Nie, złoty 79 za moją krwawicę to nie jest dużo, jakby. Tak, tak, ja spodziewałem się promocji, natomiast zaskoczyłeś mnie mówiąc, że zapomniałeś o tym powiedzieć i mi się wydawało, że ty nigdy nie zapominasz o tym wspomnieć. Niestety, bardzo rzadko mówię, za rzadko mówię o tym. Człowiek, który wynalazł rower dla dzieci, jak przy rowerze nie ma zamontowanych pedałów, to jest w ogóle genialne odkrycie. Znaczy, to jest bardzo niebezpieczny wyraz teraz, ja wiem. Ale chodzi o takie rowery, które... No i grałem w grę. Będę grał w grę. Ale to też grałem w grę, bo mnie Borys notatkami skusił. No i była za darmo przede wszystkim, czyli jest... Kolejny mówię, gdyby na Kickstarterze można było PayPalem płacić, to bym wsparł od razu, to jest strasznie kłopotliwe, ja nie lubię z karty kredytowej, bo mnie zaraz żona przepytuje dlaczego i po co i czy już nie mam wystarczająco dużo rozrywek. Ty jesteś jeszcze za młody na to, żeby mieć samodzielną kartę jakby. Ciekawe pomysły. Fajne. Book of Demons. Book of Demons. No dobrze, dałem ci czas, żebyś wygooglował. Przepraszam. Fajny. Jestem ciekaw, do jakiego stopnia jakby Gimper brał w tym udział. Jak powiedziałem na początku, on to wspierał. Fame zbiera za to pewnie. Przecież on poinformował chyba o tym Kickstarterze, zdaje się, że widziałem u niego. Słabo poinformował. Jakby dobrze poinformował, to już by zebrali tą kasę. Nie no, 320. Zobaczysz, my to funtów opublikujemy i o 5:30, 6 już zebrali. Już w tej chwili, więc ziomeczki takich nazwałem ładnie. Po tym jak Gimper wyłysiał, jeszcze można darzyć go jakąś antypatią dodatkową? No teraz tak, bo wyrosły mu rode włosy. Już... No więc taka sytuacja. No dobrze, no to co? To...